Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot horrorkiem we wtorkiem, już na dzień dobry, popuszczonym rozporkiem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Roy Playing Games w ramach wspomnianego Horrorek we wtorek, a dzisiaj chyba ostatnia gra jednoodcinkowa o nazwie Witch. Prawie bicz, kochani, odpaliłem grę, żadne menu się nie pokazało, myślałem, że to jakiś intro, wstępniak, cokolwiek, nie. Po prostu od razu zaczynamy grę. Na dzień dobry z mocnego kompa, jesteśmy raczeni czymś z takim. Sugestywną aranżacją plastyczno-artystyczną w stylu Limbo. Tu też na dzień dobry małe tipy, jak się poruszać, a pewnie znając moje ogarnianie gier komputerowych, to i tak zapomnę, czym się chodzi. O, chyba zapamiętałem dobrze. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale myślę, że aranżacja klimatu w tym stylu, w ten sposób. Nie wiem. No jakże sympatyczny, miły aspekt. Okej, okay, jeden. Prawym kucamy. Nic, dobrze. Nie no, gra idealna dla Roya. Wszystko wytłumaczone. Usoko to. Oj! A takie lody. Mam dziwne wrażenie, że zaraz coś mi wyskoczy w ryj. Absolutnie nic. Może coś u góry? Mamy i kluczyk. Nic, nic dodatkowego. Żadna zabłąkana, odcięta głowa nie wypadnie. Jak się cofnę, to nie pierdzielnie wszystkimi szafeczkami się zamkną, jak w pamiętnym filmie. Mam nadzieję, że to wziąłem. Nie, okej. Okay. Niech żyje minimalny nakład finansowy na grę. To czasem się sprawdza. Będę skulony. To taki efekt, że na pewno nic mnie nie dotknie, nic strasznego mnie nie spotka. Pokój numer jeden. Nic. Nic chorego, niczego schowanego w słoikach. Dobra. No to pięknie, już się zatkałem. Kurwa. Jeszcze raz muszę przeczytać. Co to kurwa jest? Co to jest? To rozumiem, że jest kluczyk, to jestem w stanie ogarnąć, to chyba otwarte drzwi. To nie równa się kluczyk plus, co to kurwa jest. Nie, nie, nie. Dobrze, spokojnie. Pewnie jest na to inne rozwiązanie. Tak, na razie, oczywiście. Chyba nie! Dobra, w takim razie zapomniałem czegoś z kuchni. Albo i nie. O co tu chodzi? Przyspieszone bicie serca. Wszystko potwierane. Czy aby na pewno? Oczywiście, że nie wszystko. Ale w środku nie było absolutnie niczego. Tu też. A
Tam był no, kluczyk, tak? Okej, ale żeby zebrać kluczyk. O, co tam było? Pewnie muszę wziąć jakieś narzędzie. Tylko narzędzia oczywiście nie ma, nigdzie. Muszę przeczesać jeszcze raz szafeczki. Ale okej. W takim razie, żeby wziąć kluczyk z kolanka, można jakoś pierdolnąć, kurwa. Nie. Tu nic się nie dzieje, nic nie ma. Żadnego pawlacza! Co ja patrzę? Tu nic, dobra, czyli w pierwszym pokoju musi być wskazówka. Musi być i koniec. Jeszcze się upewnię, bo to różnie bywa. Mamy dwójeczkę. I załapałem, chodzi ci o serduszko, którego nie masz, tak? Jeszcze tylko zlutuję ci pokój. Ja pierdol. Dlaczego to jest tak blisko? Dobrze, że twórcy nie pomyśleli specjalnie. Wycwanie się, będę szedł tyłem. Zawsze muszę po prostu... Ja na starość będę miał szarpane nerwy po prostu! We wszystkich... w całej skali szarości! Ja chciałem tylko kurwa strzelać... Jebane kolanko, jebane kolanko! Zniknęła? Piłeczkę, ale jaką chcesz piłeczkę? Może mam coś zrobić? Nie wiem, bo to jest to kucanie, nie? Spoko, zgodzę się na wszystko. Oj, pani, się pani nie ogoliła chyba! Może ona jest tą dziwną kuleczką? Może ja teraz ją mam w sobie? Tak, jesteśmy już tutaj, jesteśmy! Jesteśmy tutaj! Tutaj jest serduszko, proszę! Tutaj jest serduszko! No, jestem, tak? Jest, okej, okay, git, jest! Dostałaś serduszko! Kobieta bez serca, no. Może ja ją tak delikatnie poprowadzić, tylko tak sugestywnie, delikatnie. Tak czy nie? Ona dostała swoje serduszko. Kurwa. Tak! Ha, 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 ha.
Dobra. Kurwa mać. To o to chodzi. Pierdolcem w nerwa. Wait a fucking minute. Jest i trójka. Szafeczki. No powiem wam, gierka trójka, gierka krótka, ale daje radę. Było kilka momentów, gdzie naprawdę mnie to jebło. Mogłaby być dłuższa, bo konwencja mi się bardzo podobała. Fuck. Dobrze, kochani, to po prostu była gra Witch. Szybkę zna wieczornych horrorek we wtorek. Kochani, myślę, że od następnego tygodnia zaczniemy już tak na poważnie serię Penumbry. Serię Penumbry. Mam całą tą serię jednowydaniową i chyba zaczniemy od Episode 1 Overture. I nie wiem, czy będziemy po prostu tak co tydzień odcinek robić, czy będziemy to szatkować po prostu innymi grami tego typu. Też zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić jakiejś większej dynamiki, jeśli chodzi o cykl horrorek we wtorek typu Suffering 1 albo Suffering Ties That Bind. Pamiętam, strasznie bałem się szczególnie pierwszej części. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy atakujemy od razu Penumbrą w przyszłym tygodniu, czy bawimy się znów takie jedno utworowce, jak się to mówi, czy może jakąś szybszą grę horrorę, gdzie byśmy to wszystko ze sobą jakoś tasowali. Mam z tym po prostu problem, dlatego kulturalnie zwracam się do was, albowiem no, zawsze jesteście mniej lub bardziej częścią danego materiału. Robię to dla was, robię to też dla siebie i lubię, kiedy razem uczestniczycie w tym chorym seansie, czy to są inne materiały, czy w sumie takie najbardziej immersyjno zatrważające pokroju horrorek we wtorek. Także, kochani, bardzo wam dziękuję! Nie zapomniałem się! O, gra krótka, Rojo zapomni! Nie do końca! Kochani, serdeczna tarcza i jeszcze nie obiecuję, w jakich mrocznych okolicznościach spotkamy się za tydzień, ale na pewno będą one pamiętne. Tym bardziej, że będziecie znów długo myć swoje spodnie. Trzymajcie się, kochani. Serdeczna tarcza.